Halo, halo, cześć drogi widzu, z tej strony Wilson i witam cię na kolejnym odcinku z The Foresta. Przy okazji poprzednich odcinków i tego ostatniego, nasze wyprawy mają coraz to lepsze efekty. Wyprawy pełne niebezpieczeństw, pełne kanibali oraz mutantów, ciemnych ścieżek, agresywnych płodów, no i ostatnio jeszcze znalazłem skarb, piłę łańcuchową. Nie widziałeś poprzedniego odcinka? Wyświetli ci się on u góry i zobacz jak było. A teraz lecimy. No dobra, moi drodzy, jesteśmy już w rozgrywce. Ja w ogóle, halo, ja jestem cały we krwi. Przez całą noc byłem. Idę się umyć szybko. Dobrze. Dobra, moi drodzy, czas ruszyć na kolejną wyprawę. Ja bym się, słuchajcie, chciał rozejrzeć po okolicy w poszukiwaniu nowych ścieżek czy jaskiń, do których możemy się udać. Z tego, co słyszałem, w tej grze są jeszcze jaskinie podwodne. Tylko powiem wam szczerze, że nie wiem, jak do takiej trafić. Jeżeli ktoś z was wie, może mi napisać w komentarzu, gdzie znajduje się taka najbliższa, chętnie się tam wybiorę. Ale na razie udajemy się w znajome tereny. Dawno nie byliśmy w tamtej części lasu. Ja bym chętnie chciał połazić tam i popatrzeć, czy jest może coś ciekawego. O! Chętnie bym zobaczył tą opuszczoną wioskę, znajdującą się daleko tam, w tamtą stronę, tam gdzie jest ta flaga, zielona. Ja tam za tę wioskę jeszcze nie poszedłem. To chętnie bym tam zobaczył dzisiaj. Patrzcie, jak kanibalistwo leci. Trzeba uważać. Powiem wam naprawdę, że z tą kataną, to ja strasznie pewnie się czuję teraz w tej grze. Wcześniej to się bałem w ogóle wychylić nos spoza tej naszej bazy, a teraz... tam. Easy, wszystko. Gorzej by było jak ja tu taki chojrak, a kurde, któregoś razu mnie udziawiał i ukradnął mi tą katanę. Mam nadzieję, że coś takiego się nigdy nie wydarzy, ale ja tam nie wiem. Trzeba być przygotowanym zawsze. Patrzcie, jesteśmy w tej wiosce, o której wspominałem. W ogóle powiem wam, fajne miejsce. Jest tu od razu dostęp do ryb. Połaźmy sobie po tamtej stronie. A, czekajcie, może się napiję, póki mam okazję. Halo, o. No, jest to brudna woda. W końcu muszę przysiąść i pogotować tę wodę, żeby się tak nie potrurować za każdym razem. Dobra, pójdźmy sobie tutaj. Albo nie. Dobra, idziemy na ślepo. Fajnie byłoby coś jednak odkryć nowego. O, tam na pewno nie byliśmy. Wiecie, co by mi się jeszcze przydało? Aloes. Ciekawe, gdzie on może się znajdować. Potrzebny mi jest aloes do wytwarzania mikstur leczniczych, czy maści leczniczych. I słuchajcie, i nagietek. Ja bym sobie chętnie zrobił ogródek właśnie z tymi roślinami. Tylko pytanie, czy ja mam nasiona tych do tego? Nasiona jagody, ale o, patrzcie, mam aloes jednak. Super. Ale jeszcze potrzebny nam właśnie nagietek. Nie mamy nasion nagietka. No dobra, ale tak jak mam aloes, nasiona aloesu, to na pewno postaramy się o ten ogródek. Patrzcie, co ja znalazłem. Halo. A widzicie to tam dalej? Co to za drzewo? Nie, dobra. Patrzcie. Ja nie wiedziałem, że ta wyprawa będzie taka dobra. Tutaj widzę... Właściciel tego jachtu chyba... Chyba już nie żyje. Tylko pytanie, kto go pochował. Wiecie co? Ja mam tu aż ochotę zrobić sobie bazę wypadową. Co to jest? Co to za walej? Ej, halo. Co z tym można zrobić? Można to poćwartować? No sorry, ale jak mięcho darmowe mi dają... Czekajcie, aż z ciekawości. Ciach. O! A jednak można. Dobra, bo to trofeum to ja co jestem zrobię. Aha. Aha, z tego nic nie ma oprócz głowy jako trofeum. Dobra, to nieważne. Fajna sprawa, patrzcie, żółwie. Ale to jakieś inne są. Czy to te same? Tak, to jest żółw morski. Dobra, nie ja. Słuchajcie, płynę tutaj. Jestem mega ciekaw. I te drzewo mnie mega ciekawi. Co to jest? Ja tu na pewno muszę zrobić bazę wypadową, tu jest za dużo rzeczy ciekawych do zwiedzania. O-o. Coś możemy obejrzeć. Aha. Patrzcie, ile rzeczy. Tu zamknięte, szkoda. A tutaj co mamy? Kurde, nie widzę nic, halo. Nie wiem, coś tam jest. Zaginione dziecko znowu. Co nim z tymi dziećmi? Słuchajcie, to jest ciekawe. Jeżeli dzieci oni porywają dzieci, na to wychodzi. To dlaczego? A dorosłych zabijają. Co ja wziąłem? Ojej, nie, to jakiś jeden z tych mutantów paskudnych. Batoniki, super. O, alkohol. I co tu jeszcze mamy? Batonik. Patrzcie, tu może...
To można traktować jako, słuchajcie, bazę wypadową ten jacht. Super, podoba mi się to. Ciekawe, czy jesteśmy bezpiecznie ogólnie na tym jachcie. Czy oni potencjalnie nam towarzystwo może tutaj przypełznąć. No mam nadzieję, że nie. Kurde, ale noc jest. Ja teraz nie będę wyłaził. Też tu zostajmy w takim razie do rana. Tylko, że ej, ile to czasu? Nie, ja nie mogę. Mogę pójść spać, niedobrze. Poczekajcie, z racji tego, że nie możemy pójść spać, sobie trochę pobudujemy, no trudno. W razie czego, jakby przypełzło nam towarzystwo, by nas chciało zaatakować, to zawsze możemy, słuchajcie, uciec na ten jacht z powrotem. Najpierw tylko się ogrzejmy, bo jest mega zimno. Wiem, że mogłem, słuchajcie, zapalić sobie po prostu siekierę. Patrzcie, już leci towarzystwo tam. Dobra, nie będę się przejmował. W razie czego, tak jak wam mówię, jak przyjdą, to o ile nie dam im rady w walce, to po prostu ucieknę na jacht. Będzie dobrze. Zróbmy taką prostą konstrukcję, jakieś mury tutaj postawmy. O, może tak. O, 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 dobra. Jedna ściana, druga, dobrze. O, tak, dobrze. No i dobra, niech tak będzie. Teraz postawmy, a co to jest? Czekajcie, czekajcie, co to jest, kolu? Zostaw mi to, zostaw. Zostaw mi to. Co ja wziąłem? Czekajcie. Ja nie widzę. A, chyba czekajcie, on się umaział. Tak, on się umaził. Po prostu. Tym błotem czy coś. Pewnie jako kamuflaż czy coś tam. Pewnie nas mniej widzą wrogowie. Stawiamy kolejne ściany. Ja mam nadzieję, że to będzie jakoś w miarę estetycznie wyglądało, ale no, mówię wam, nie mam pomysłu. Postawiliśmy plany na te mury. Teraz to tylko trzeba zbudować, ale się znowu narąbiemy tego drzewa. No cóż, ale myślę, że warto. Nie! Patrzcie, co ja zrobiłem. Oj, oj, oj. I po co mi było się zakradać do lasu? Ale rykło coś na mnie. Nie, to nie. Dobra, wracam na jacht. Może już mogę spać. Przydałoby się. Gorzej będzie, jak ja tam podpłynę, a nadal nie będę mógł spać. Dobra, już jestem. O. Dobra, słuchajcie. Ja chcę zobaczyć to drzewo. Skoro jest dzień, to sobie mogę pozwolić teraz. Ciekawe zjawisko. No myślę, że ta baza wypadowa tutaj to będzie dobry pomysł, naprawdę. Tym bardziej, że wiecie. Musimy wreszcie zacząć ekspansję. Wbijamy na górę do drzewa. Halo. Proszę mnie wpuścić. Halo. No nie. Nie wejdę. Nie wejdę, no nie. Dobra, czekajcie. Muszę zrobić kręćka. A, bierzmy katanę. Bierzmy katanę. Ciekawie to jest. Patrzcie, w ogóle niezalesiony teren. A jedno takie drzewo sobie stoi. Oj, żeby mi się nic nie rzuciło na mnie teraz. Patrzcie, są to te... O nie, nie, to ja... To jest siedlisko wroga. No, już jestem na ich terenie. Żeby mnie tylko jakiś nie podpatrzył teraz. Właśnie będą mścić. O, patrzcie, tam jeszcze walizki widzę na dole. Dobra, może się tak nie będę odwracał. Co my tu mamy? O, co tu jest? Co to? Patrzcie, to można wysadzić. A ja mam dynamit. Chwileczkę. Zaraz obczajmy. Gdzie ten dynamit? Halo. O, materiał wybuchowy. Dobra. Dobrze. I co teraz? To samo... kurde. No tego się nie spodziewałem. Ciekawe, czy teraz przylecą. Dobra, zobaczmy, co to jest. Co to... O. Patrzcie, część pistoletu. 2x6, o ile dobrze widziałem. Fajnie, ja już wcześniej widziałem amunicję do pistoletu, ale to... Aha, czyli to taki specjalny rodzaj broni. Taki chyba jedyny, skoro aż trzeba 6 części uzbierać, które są rozsiane po całej mapie. Dobra, to tutaj sobie obczeliśmy. Ale w sumie to mnie trochę zawiodło to drzewo, bo oprócz tej części pistoletu to nic tutaj nie było tak naprawdę. Dobra, idźmy stąd, idźmy. Ja się zapominam, że oni tu mogą w każdej chwili przyjść. Patrzcie, co ja widzę? A to krzaczysko tylko, dobrze. Patrzcie, leci. Był tam jeden. Potencjalnie mogą... No właśnie. Kręcą się tutaj. O nie. Idźcie. Sio. Przejdźmy bokiem, przejdźmy. Dobra, poszli sobie. No nie. Ale patrzcie, nie mało ich. Powalczymy trochę? A w sumie, czemu by nie? Spróbujmy swoich sił. Ale patrzcie, jakieś ciekawe te plemię. Patrzcie, jak obserwują. Oni się szykują do ataku, już ja ich znam. Gdzieś był obok. Łoty.
Lecą, dobrze. Ciach, dobrze. Patrzcie, ten wodza załatwmy. Ała. A masz. Uwaga, otaczają. Dobrze. Ciach. Dobrze. Patrzcie, już się im odechciało. Wodza im załatwiłem. Dobrze. Standardowo, ja sobie, wiecie co zrobię? Sobie kości będę zbierał z tego. Nie był easy tam. W zasadzie nas nie trafili w ogóle. Dobra, umyjmy się i ja już rąbię drewno, żeby te mury tutaj stawiać. Do końca dnia budujemy mury. Oj, czeka nas dużo pracy znowu. A to wcale nie jest dużo budowy. Szkoda, że tą kataną nie można rąbać tego drewna, ale by było super. Drewna, drzewa. Ile tych kłód? Aż 58 będzie nam potrzebne. Damy radę. Myślę, że już mamy koło 10. Dobra, zaczynamy. Dobra, słuchajcie, pewnie jeszcze trochę drzew będę musiał skosić, ale wydaje mi się, że mamy całkiem sporą liczbę tych kłód. Także przynajmniej trochę postawmy tych murów, ile możemy. Teraz towarzystwo już nam nie przyjedzie, już teraz jak stracili wodza, to prędko nie przyślą kolejnej grupy, aczkolwiek musimy być przygotowani na to, że jednak w końcu tu też zawędrują. Już się nocka robi, zaraz się będziemy, słuchajcie, chować, ale powiem wam, że już większość murów postawiłem. Jeszcze 15 kursów z kłodami. Nie wiem, czy wszystkie mam kłody wystarczające, ale myślę, że jeżeli nie, to dosłownie, nie wiem, dwa drzewka, zetnę może trzy i starczy. O, patrzcie, co to jest? A, to siekiera tego pajaca, któryś zgubił. Dobra, słuchajcie, biorę ostatnie kłody i się chowam, bo łażę teraz po ciemku w lesie. To jest bardzo zła rzecz w tej grze. Dobra, na razie starczy. Chowam się na jacht, szybko. Tylko on trochę zmarznie, niedobrze. Dobra, a od następnego dnia kontynuujemy ekspansję na tym terenie. Ale dobra, moi drodzy, na tym zakończymy sobie ten odcinek. No ja się cieszę z tej wyprawy. Jest ona nietypowa. Wreszcie znalazłem dogodne miejsce, żeby rozszerzyć swoje wpływy. Będziemy się tutaj umacniać oraz zaczniemy przeszukiwać tą okolicę. Ale to już w następnym odcinku. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę oraz komentarz, a ja pójdę zjeść batonika. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.